Wyglądam trochę jak ten typ z Kevina samego w domu. Ale nie jestem tym typem z Kevina samego w domu. Witam moi państwo na krótkim wstępie. Czemu mam czapkę na włosach? Nie, to nie jest powód dlatego, że nie myłam ich, tylko mam nowe włosy, które zobaczycie dopiero jutro na streamie i w środę. Ale zapraszam was do oglądania. Dzisiaj mamy ostatnią część znaków zodiaku. Pamiętajcie o zostawieniu suba, lajka, bo tak. Bo was znajdę. Zapraszam do oglądania! Zaczynam od pokoju Skorpiona. Będzie on w takim dosyć mrocznym stylu. Buduję półściankę, natomiast za nią ustawiam jakieś półki na książki, komody, szafy. Daje to nam troszkę więcej miejsca w pokoju i robi bardzo fajny efekt. Daje jakiś bardzo fajny obraz z jakąś koszulką. To jest jakaś taka, wiecie, sportowa jeszcze z podpisem. Jakiegoś gościa z paletką. Łóżko również takie ciemne z poduszkami. Komoda, na której będą jakieś kwiatki czy inne dekoracje. Stawiam światła. Będą to takie świetlówki wbudowane w sufit. Oraz LEDy, które będą na samej górze przy tej ścianie schowanej za półścianką. Podłogę zrobimy troszkę jaśniejszą, żeby dodać trochę takiego kontrastu. Tutaj usadowi się garderoba. Załóżmy, że tutaj są drzwi, które po prostu się przesuwa. Drzwi będą takie nowoczesne w kolorze bieli i jakieś super ekstra plakaty, nie będzie ich dużo. Jakiś taki transparent ze świnką, gitara, piłka. Wszystko jest zachowane w stylu takiej gracji, a przed garderobą postawiłam czarny włochaty dywanik. Stawiam wielkie okno z widokiem na świat, a przy drugiej ścianie stawiam biurko z białym krzesełkiem i komputerem. Tak prezentuje się pokój zodiakalnego Skorpiona. Zrobiłam pokój w dosyć takim ciemniejszym stylu, bo wszystkie Skorpiony, jakie znam, właśnie są takie mroczne. To nie jest oczywiście zła cecha i jest taki właśnie klimacik nowoczesności. Zaraz przejdziemy do kolejnych pokoi, jednak chciałabym wam zaprezentować stronę tradycyjnie Instant Gaming, na której możecie kupić gry o wiele, wiele taniej. Na przykład Goat Simulator 3, na przykład symulator farmy. Czy wy to chcecie? Może będziecie chcieli, ale moją ulubioną rzeczą na tej stronie są promocje na The Sims 4. Na przykład dodatek 4 pory roku jest tańszy o ponad 50%, uniwersytet tak samo oraz Witaj w pracy. Możecie nawet tutaj kupić Robuxy, ale to jeszcze nic. Od 18 do 25 listopada trwa rozdanie, na którym będzie do wylosowania aż 26 super nagród. Na przykład Stream Deck, PlayStation 5, Nintendo Switch i wiele, wiele więcej. Osoby są wybierane losowo, natomiast od 25 do 28 listopada przypada Black Friday, gdzie będą jeszcze większe super promocje. Zapraszam was na stronę, linki są w opisie. Sama kupuję gry na Instant Gaming, ostatnio udało mi się dorwać The Quarry oraz dodatki do The Sims 4. Lecimy dalej. Kolejnym pokojem będzie pokój zodiakalnego koziorożca. Wszystkie koziorożce, jakie znam, są bardzo, ale to bardzo rodzinne. Szanują bardzo mocno swoją rodzinę i stawiają ją na swoim pierwszym miejscu oraz przyjaciół również traktują właśnie jako swoją najbliższą rodzinę. Pokój będzie taki, można by to rzec, zwykły, ale zrobię wszystko, żeby po prostu on nie wyglądał tak basic. Tego łóżko zrobiłam na podwyższeniu, żeby trochę zaoszczędzić więcej miejsca i na przykład dodać telewizor. Przy łóżku stawiam biurko, a na tych stopniach stawiam dywan, żeby wytrzeć se stopy przed pójściem spać, albo nie wiem, żeby po prostu było miękko w stópki. Gitara. Siema! Ekstrawagancka lampa przy łóżku, a nad łóżkiem jakieś plakaty, nie wiem, motylki, jakieś osiągnięcia, dyplomy. W rogu stawiam szafę z ubraniami oraz taką komodę na przykład na jakieś skarpety czy coś, a na górze półki na jakieś drobiazgi, pluszaki z dzieciństwa oraz rośliny. Nawet postawiłam złoty kibel, no bo kto by nie chciał takiego złotego kibla mieć w pokoju. Firanki w kolorze bieli, natomiast przy oknach znajduje się telewizor oraz mamy takie pufy, na przykład w muchomora albo w innego niebieskiego grzyba, które można po prostu sobie przestawić, kiedy będziemy chcieli pograć w coś. Tak oto prezentuje się pokój koziorożca. Jest to wystrój bardzo spokojny, klarowny. Ściany są w kolorze szarym, natomiast podłogi w kolorze beżu. Wszystko jest w jednym miejscu i odpowiada naszym potrzebom, bo wszystko po prostu
tu jest na wyciągnięcie ręki. Kolejnym pokojem jest pokój wodnika. Wodnik zawsze kojarzy mi się z takim marzycielem, bardzo dużą ilością kolorów. Oczywiście te kolory nie są nawalone wszędzie, jakieś akcenty fioletowe, czerwone, zaraz wam pokażę. Stawiam dwa duże okna, a przy ścianie usadowił się telewizor, a nad nim szalony plakat. Musi być szalony plakat. Niekonwencjonalna sofa w kolorze niebieskim, również nam się przyda. Oraz przy drugim oknie postawiłam łóżko. Postawiłam takie kolorowe dywany, a przy łóżku dywan w kształcie jajka. Wszystko jest takie crazy, szalone. W rogu stawiam biurko, przy którym można popracować, pograć w coś. Robię również taki kącik artystyczny, gdzie będzie sztaluga, jakieś obrazy, które będą inspirować wodnika do działania, a segment sypialniany jest oddzielony takim parawanem. Przy telewizorze stawiam również półkę z płytami, jakimiś magazynami, filmami, które można obejrzeć sobie wieczorem. Kącik artystyczny jest bardzo, bardzo inspirujący. Mamy nawet pędzle w pojemniku oraz rękę. A przy biurku daję jakieś szalone rzeczy, na przykład płyty winylowe, jakieś rysunki, malunki i zdjęcia, które są ułożone w kształcie serca. Tak oto prezentuje się pokój wodnika. Jest bardzo kolorowy, ale właśnie tak mi się kojarzy wodnik z takim byciem marzycielem i duszą artystyczną. Dajcie znać, czy wam się podoba, czy jako wodnik utożsamiacie się właśnie jako artyści i tacy marzyciele. Ostatnim już pokojem będzie pokój ryb. Wszystkie zodiakalne ryby, jakie znam, bardzo lubią mieć taki pokój przytulny, w którym jest po prostu wszystko. Przytulność kojarzy mi się bardzo, ale to bardzo z kominkiem w pokoju, gdzie będzie ciepło, można tam posiedzieć, pochillować, duża ilość okien, żeby dodać światła do pomieszczenia, a przy kominku sofy. Łóżko będzie znajdować się przed dużym oknem, które zasłaniają firanki, zawsze można je odsłonić, zasłonić, oraz obok postawiłam właśnie lampki, żeby sobie poświecić w nocy, jakby było ciepło. W segmencie wypoczynkowym stawiam telewizor oraz konsolę do gier. Za stolikiem stawiam komodę, w której będziemy mogli zmieścić swoje ubrania i rzeczy osobiste. Przy łóżku oczywiście stoliki nocne z roślinami, z lustrem. Nie mogłam zapomnieć o biurku, które ma bardzo wygodny fotel, jakieś obrazy, oczywiście muszą być, jakoś trzeba zagospodarować te ściany, ekstrawagancka lampa, a na ścianie przy biurku stawiam oczywiście książki oraz głośniki do słuchania muzyki. Tak właśnie wygląda pokój ryb. Jest bardzo przytulny, kolory brązu ocieplają cały właśnie pokój. Dajcie znać, czy jak jesteście rybami, to czy chcielibyście mieszkać właśnie w takim przytulnym pokoju, czy odnaleźlibyście się właśnie w takim miejscu. Bardzo fajny. Dobrze, moi Państwo, to był właśnie ostatni odcinek Znaków Zodiaku. Widzimy się już w środę o 16 w kolejnym filmie. Tym razem będzie to Wasza nowa Hawira. Tradycyjnie życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, mimo to byłam ja, Julix3. Zapraszam na moje socjale. Pozdrawiam. Ja, bandyta.